sobotę o 17 będzie u nas msza święta dziękczynna, dziękczynobłagalna, witencja rodziców, ojca, aktora, kieliszka, pasjonisty z okazji jubileuszu 50-lecia ślubu ich rodziców, którzy zawierali ten ślub w naszej parafii. Niech Bóg im błogosławi, darzy zdrowiem i długimi latami życia. Ze smutkiem informujemy parafian, że z dnia 30 kwietnia odchodzi z pracy na zasłużony odpoczynek nasz kościelny pan Garysz. W ostatnią niedzielę kwietnia 29 o godzinie 18 zostanie odprawiona msza święta dziękczynna w jego intencji, po której będziemy mogli podziękować, złożyć życzenia czy przekazać kwiaty. Pan kościelny pracował w naszej parafii od 2000 roku. Zachęcamy do nabywania, do czytania prasy katolickiej obok niedzieli gościa niedzielnego i idziemy. Otrzymamy też list o Pani i jest też Dominik, to pismo dla dzieci pierwszej komunii, o którym mówiłem, w cenie 5 zł. Przypominamy także, że można kupić różańce z Ziemi Świętej, foldery, płytki, obrazki jako cegiełkę na tworzenie Muzeum Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Ostatnie ogłoszenie. Schola Nutki Zbawiciela, nasza schola, która posługuje na naszej mszy świętej, pragnie podziękować wszystkim za wsparcie okazane poprzez zakup palenek wielkanocnych. Dzięki Wam zebraliśmy 904 zł. Pieniądze te zostaną wykorzystane na zakup mikrofonów dla scholi. Dziękujemy również za udział w poprzedniej akcji, kiedy rozprowadzaliśmy ozdoby choinkowe. Zebraliśmy wówczas 999 zł 94 grosze. Potrzebowaliśmy miksera akustycznego, który kosztował 999 zł. Dzięki Wam czujemy ogromną wspólnotę z Wami. Jest to dla nas ogromnym świadectwem, że Bóg błogosławi tej parafii. Jeszcze raz dziękuję. Jeśli są dzieci, które chciałyby śpiewać, jeżeli grają też na instrumentach, próby w każdy piątek o godzinie 19:15 serdecznie zapraszamy chętnych. Moi drodzy, w tym roku po raz pierwszy robiliśmy taką akcję z tymi palenkami i z ozdobami. W przyszłym roku też chcemy zrobić. Jest taka prośba też, żeby nie kupować gdzieś tam, a można wesprzeć budżet naszej scholi. I za to wsparcie, za co Wam serdecznie dziękujemy. Poprosiłbym teraz.